Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński. Razem z moją żoną Agatą jesteśmy ludźmi, którzy założyli i koordynują jedyną w Polsce federację apostolską, która nazywa się Kościół Chrześcijan Pełny Ewangelii Obóz Boży. Jesteśmy też pastorami Kościoła Mocy w Warszawie. To poselstwo, które chcę dzisiaj Wam zostawić, dotyczy właśnie dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest święto Reformacji. W zasadzie wszyscy, czy to ludzie z ruchów protestanckich, czy też klasycznych ruchów liturgicznych, czyli kościoły katolickie, kościoły prawosławne, wiedzą doskonale, czym Reformacja jest. Wiedzą, czym, jakie były jej cele. Oczywiście jedni się z tym zgadzają, inni się z tym nie zgadzają. Natomiast dzisiaj jest ona świętowana jako pewnego rodzaju historyczny aspekt. Natomiast właśnie w tym dniu chcę Wam powiedzieć o nowej Reformacji. O tym, co rzeczywiście jest jakby obecną potrzebą dla szeroko pojętego Kościoła. Kościół, szeroko pojęty Kościół, jak mówię, ulega od wielu lat absolutnemu zniszczeniu. Ja w ogóle uważam, że to, co się stało za czasów Lutra, to, co nazywamy dzisiaj tą klasyczną reformacją, to był krzyk tamtej epoki, krzyk do Boga i ruch związany z tym, co ludzie od Boga odebrali w związku z niszczącym, w związku z tym niszczącym systemem w Kościele, z tym rozpadem Kościoła. I dzisiaj ten krzyk jest zanoszony znów. Jest o wiele większy, o wiele potężniejszy. I to, czym dzisiaj Bóg odpowiada na ten krzyk, krzyk ludzi, którzy rzeczywiście głęboko są związani z tym Bogiem, to jest poselstwo o nowej reformacji. Nowa reformacja, reformacja przebudzenia, ona zawiera w sobie wyprostowanie wszystkich wykrzywień, zarówno doktrynalnych, jak i społecznych, związanych z szeroko pojętym Kościołem. To, co jest dzisiaj w Kościele, możemy nazwać globalną religią. Religią katolicką, prawosławną, protestancką, w szerokim rozmachu protestancką, baptystyczną, zielonoświątkową, różną religią. Kiedy przyglądam się na to od kilku lat, to po prostu przychodzą mi ciarki po plecach. Widzę Kościół, który jest słaby. Widzę Kościół, który jest jakby bardzo silnie skoncentrowany na sobie. Widzę Kościół, który jest silnie emocjonalny. Widzę Kościół, który zaprzecza szeroko pojętej doktrynie wpływu. Widzę Kościół, który dotyka ten świat małym palcem, tak aby tego palca sobie nie uszkodzić i tak aby nie zdenerwować tego świata. I oczywiście ja nie wylewam dziecka z kąpielą i nie mówię, że wszyscy narodzeni z Bożego Ducha ludzie są w tak opłakanym stanie. Ale niestety większość tych ludzi jest w tak opłakanym stanie. Ja obserwuję od kilku lat bardzo prężnie to, co się dzieje w polskim Kościele. Już nawet pomijam w ogóle to, co się dzieje za granicą, ale w polskim Kościele. Widzę strach ludzi. Widzę zaniepokojenie wszystkim, co się dzieje wokół. Widzę absolutne poddawanie się okolicznościom. Widzę słabych ludzi. Od kiedy zaczęła się ta cała paranoja związana z COVID-em, zacząłem się na to przyglądać jeszcze baczniej. Zobaczyłem Kościół, który wycofuje się. Zobaczyłem Kościół chodzący w maskach, Kościół przytakujący władzy, opierający się na tym, że Pismo powiada, aby być posłusznym władzy. W ten sposób Kościół tłumaczący się ze swoich lęków, ze swojego stanu, w którym jest. I tak jest w masie różnego rodzaju czynników życiowych. Ludzie, którzy są obecnie w Kościele, to w ogóle ludzie słabi. Masa
odrodzonych z Bożego Ducha ludzi nie potrafi radzić sobie w życiu. Są pewnego rodzaju pomiotłem tego świata. Ludzie z tego świata potrafią sobie lepiej radzić w podstawowych sprawach życiowych niż chrześcijanie. To jest bolesne. Bolesne dla mnie i bolesne dla ludzi, którzy rzeczywiście spotkali się z Chrystusem. Ja 20 lat temu osobiście spotkałem się z Bogiem. I oczywiście na początku religia też próbowała ze mnie zrobić takiego wykastrowanego chrześcijanina, który będzie żebrał u tego świata o jakiś w ogóle maleńki element zrozumienia. Religia wpajała we mnie ogólnoprzyjęty szacunek i mówiła do mnie: nie możesz za bardzo, nie powinieneś za głęboko, uspokój się, Artur. Nie bądź fanatykiem. Nie buduj sekciarstwa. Ale rok po roku moje serce coraz bardziej szło w kierunku bliskości Boga i coraz lepiej rozumiałem, że właśnie Bóg taki jest. Że On jest właśnie ortodoksem, że On jest właśnie sekciarzem, że On jest właśnie osobą absolutnie zdeklarowaną na swoje słowa. Bóg wierzący sobie. Bóg wierzący swoim słowom. Bóg podążający w swojej mentalności za swoimi słowami. I krzyczący do Kościoła: chodź ze mną! Ale to jest głos, który musi zacząć rozbrzmiewać o wiele większą siłą, bo musi być nie tylko uwalniany na proroczym poziomie, czyli Bóg, grupa proroków, ale też to musi być głos całego Kościoła. Niesiemy wam poselstwo o przebudzeniu. Niesiemy wam jako ruch nową reformację. Niesiemy wam apostolskie spojrzenie. Niesiemy wam świeżą formułę doktrynalną. Dla was tłumaczymy od nowa Pismo Święte, które jest przekłamaną księgą. Dla was pokazujemy swoim życiem, jak żyć w sposób odważny, zdeterminowany i jak realizować wielkie, wielkie posłannictwo Chrystusowe. Dla was filmujemy nasze spotkania, dla was pokazujemy, w jaki sposób realnie korzysta się z darów Ducha Świętego, jak odważnie poddaje się Bogu i jakie korzyści z tego płyną. Jesteśmy głosem przebudzenia. Jesteśmy ruchem apostolsko-proroczym, który niesie nową reformację. Dzisiaj na bramach wielu kościołów w Warszawie zawisła informacja o nowej reformacji. Dzisiaj na bramach wielu kościołów w Warszawie zawisła informacja o 95 tezach przebudzenia. O tym, o czym każdy wierzący powinien się dowiedzieć. Nowa reformacja ma skonfrontować każdego z was, ale dać też każdemu z was nową siłę. Pokazać, że jeśli ta grupa ludzi, którą my jesteśmy, może tak żyć, to może tak żyć każdy, bo to, co jest możliwe dla nas, możliwe jest dla każdego, bo ten, który jest w nas, ten Święty Duch, jest też w każdym z was, którzy narodziliście się z Niego. Jesteśmy dla was wzorem. Dzisiaj na poczcie mailowej każdego pastora, księdza, popa tutaj w Warszawie zawiśnie 95 tez przebudzenia. Ja wiem, że wielu z was nie będzie chciało o tym nawet wspomnieć swoim wiernym. Ale pamiętajcie, jaki ciężar niesie za sobą służba przewodzenia. Bądźcie ludźmi, którzy powiedzą innym, że jest dzisiaj czas, w którym można wstać na proste, święte nogi i brać przykład z tych, o których mówiło się do tej pory, że są antychrystami, czyli o nas. Chcę, żeby każdy z was, zarówno przywódca, jak i zwykły wierzący, wziął poważnie moje słowa. Chcę, żeby nowa reformacja spędzała wam sen z powiek. Chcę, żebyście myśleli o tym, że żyjemy rzeczywiście w czasach końca, że przyjście Jezusa jest tak bliskie jak nigdy dotąd, że to,
co możemy zrobić dzisiaj, nie mógł zrobić nikt do tej pory. Mamy największe możliwości. Posiadamy w ogóle największy mandat od Boga. Nigdy nikt do tej pory w Kościele Chrystusowym nie miał tak wielkiego objawienia, jak ma Kościół obecny. Bo przecież doskonale wiecie, że im bliżej przyjścia Jezusa, tym objawienie jest większe. Proszę was, jako apostoł i prorok, proszę was jako pokorny sługa Boga, abyście wzięli w swoje ręce lejce waszego chrześcijaństwa. Żebyście za naszym przykładem podjęli decyzję o tym, że wszystko czynicie nowym. Żebyście 95 test przebudzenia nie wyrzucili do kosza, tylko uznali za materiał, nad którym należy się pochylić w Duchu Świętym. O to was proszę z tego miejsca. Amen.